Od początku roku przy ulicy Dworcowej 2 w Lidzbarku jako jeden z trzech w powiecie działdowskim działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jego utworzenie to strzał w dziesiątkę, bo zainteresowanie bezpłatną pomocą prawną jest ogromne. Zainteresowanie jest naprawdę ogromne i cały czas rośnie. W sumie w styczniu udzieliłam około 50 porad, a już do połowy lutego tych porad było 60. Zdecydowana większość osób korzystających z pomocy prawnej to osoby starsze powyżej 65 roku życia. Te osoby przychodzą najczęściej z problemami dotyczącymi prawa spadkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W punkcie pojawiają się też osoby młode, poniżej 26 roku życia oraz osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Interesują ich porady z zakresu prawa rodzinnego, głównie są to sprawy dotyczące rozwodów, alimentów, kwestii władzy rodzicielskiej, ale pojawiają się też sprawy z zakresu prawa karnego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lidzbarku czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18, z wyjątkiem czwartku. W czwartki punkt czynny jest od godziny 12 do 16. Jeżeli potrzebujesz pomocy radcy prawnego, odwiedź punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Dworcowej 2 w Lidzbarku.